teraz o usterkach porozmawiamy, bo w takim domu to pewnie bardzo dużo rzeczy do zrobienia jest, prawda? Było. O usterkach porozmawiamy z Dominikiem Strzelcem, który jest prowadzącym ten program. Już kiedyś byłeś, prawda? Byłem. To było fajne, jak byłeś. Byłeś niedobry dla tych ludzi. Ja zaraz niedobry. Chciałbym powiedzieć, że byłem sobą, ale rzeczywiście to była mocna przygoda, tak. Z przyjemnością wróciłeś znowu do tego programu? Wielką. 3 lata. Z wielką przyjemnością, naprawdę. Czekałem, każdego dnia spoglądałem na telefon, zadzwonił, nie zadzwonił. Ale rzeczywiście była 3-letnia rozłąka z programem. Różnie się działo, tam zawodowo nie byłem w stanie tego pogodzić. Ale bardzo się cieszę z powrotu. Wiesz co, a teraz już tak po tych kilku latach od poprzedniej edycji teraz wracasz. Czy fachowcy cały czas są w olimpijskiej formie, tak jak byli kiedyś? No, trzymają formę, tak, tak, to prawda. Trzymają formę. Myślałem, troszeczkę się łudziłem, że będę trochę bezrobotny. Aha. Że jednak nie będzie o czym gadać. Nic z tego. Tutaj się nic nie zmienia i to jest taki słodko-gorzki jednak wydźwięk mojego powrotu, bo myślałem, że tak duży boom na rynku budowlanym, nieruchomości, gdzie tyle pracy jest, gdzie tyle wprawy można nabrać doświadczenia, sprawi, że jednak coś się zadzieje. No niestety niezmiennie jest tak samo, trochę śmiesznie, trochę smutno, nic się tutaj nie zmienia i tak myślę sobie, że tak już chyba będzie. Jak się pogląda tak dłużej usterkę, to człowiek myśli sobie, nic w życiu nie będę robił w swoim domu, sam wszystko zrobię, sam rozkręcę krany, a tak naprawdę jak znaleźć dobrego fachowca? Myślę sobie, że to jest ślepy zaułek. Sami nie jesteśmy w stanie. Pracujemy, jesteśmy aktywni zawodowo. Wszystkiego nie musimy umieć, prawda? Brawo, wszystkiego nie musimy umieć. Ja sam też wzywam do siebie fachowców, którzy pomogą mi z piecem gazowym, którzy pomogą mi z glazurą, bo sam tego nie robię i nie będę tego ukrywał. Są ludzie, którzy się na tym znają. A jak ich znaleźć? Tych prawdziwych, fajnych. No myślę sobie, że poczta pantoflowa, rekomendacja znajomych jest fajna. Moim zdaniem chyba kluczowa, pod jednym warunkiem. Że znajomi, od których dostaniemy taką rekomendację, mają podobny próg wrażliwości na detal, na szczegół, może troszeczkę zmysł, gust. To bardzo ważne, żeby jednak wspierać się opinią, sugestią ludzi, którzy gdzieś bazują na tym samym poziomie. Mhm. Bo wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ktoś nie przykłada wagi, czy tam będzie milimetr, czy centymetr, w tą, czy w tą, mówi, że jest fajny. Możemy nie przychodzi mieć znajomych. Przychodzi do nas i jest kiszka. Szkoda. Ale powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że sam czasami też korzystasz z usług fachowców. Przecież ty wiesz wszystko zrobić. No właśnie, jak oni reagują, jak przychodzą do ciebie? No. Świetnie, Dorotka, dziękuję bardzo. Tak, ja potrafię naprawdę zrobić bardzo dużo. No. Ale teraz pytanie, czy warto? Uwaga, zamyka się kółko. Ja pracuję, ktoś mi daje pracę. Ja dam komuś pracę i niechże to koło bogactwa zaczyna się kręcić coraz mocniej. Wykorzystujmy to, że na rynku są ludzie, po których doświadczenie warto sięgnąć. Ale ktoś uciekł przed tobą, przychodząc do ciebie do domu, bo mówią, o nie, to jest ten Dominik, to ja mu nic nie robię. To teraz opowiem, wyobrażam sobie minę. No. O, właśnie, mogę anegdotę? Strzelec, uciekam. Podoba mi się obecność, żona wzywa sobie fachowca do kotła gazowego. Właśnie, ja do gazu się nie tykam. Kiedy mnie nie było, ona zamawiała. Przyjeżdża, ja w nocy wracam, już otwieram drzwi. I było tak, facet stoi z manelami, jest tak. Nie ma, mogę przekląć? Nie ma mowy. W tył zwrot ucieka. Ja mówię, panie, zaraz, no nie mam ciepłej wody. Nie chciał, no ciągnąłem, no siłą niemalże ściągnąłem do domu. I okazało się, że jest dobry fachowiec. Jasne, że jest świetny w swojej robocie. Trochę go to kosztowało nerwów, bo siedział i wymieniał kolanko 2 godziny. Potem zapytałem, mówi, normalnie bym w 15 minut strzelił, ale no bałem się. A jak ja go pytam, ile pieniędzy pan sobie winszuje? No wie pan, ja mówię, ile? 100 będzie dobrze? Ja mówię, nie, niech pan mówi, ile to kosztuje. I tak naprawdę na początku było ciężko, ale teraz, kiedy dobrałem sobie takich fachowców, którzy raz po raz odwiedzają mój dom, wiedzą, że jest tak, jest to dobre miejsce pracy, nikt nie przeszkadza, można się zająć tylko i wyłącznie robotą. Ja nikomu też nie przeszkadzam. A powiedz, porzucisz już polowanie na ogród w związku z tym, że robisz usterkę? Nie, Dorotka, nie ma takiej opcji. No, polowanie na ogród to serducho moje bardzo mocno bije do tego programu. Na marginesie 10:30 HGTV, kolejny odcinek. Proszę, jest autoreklama. Jest, musi być. A mogę jeszcze jedną? Możesz. Pozdrawiam wszystkich chłopaków z mojej ekipy, obiecywałem to, dlatego panowie, tylko szarpać tam, sadzić, nie czekać jak wrócę, bo szarpać, ja jestem po prostu chłopaki. Ja już się bałem tych pozdrowień, wiesz, mając w głowie anegdotkę, szczerze mówiąc. Polecamy państwu program Usterka, Dominik Strzelec był państwa gościem i prowadzi ten program i oczywiście polowanie na ogród, ulubiony program wielu osób. TTV od poniedziałku do czwartku o godzinie 18:05 oraz oczywiście na playerze. Będzie tak trochę śmiesznie, a trochę smutno niestety w tym programie.